Hej, pozdrawiam Cię gorąco. Dzisiaj chcę powiedzieć na temat tego, żebyśmy mogli brać udział, współpracować, szerzyć dobrą nowinę, każdy z nas, gdzie jesteśmy. Że nie sytuacja, nie nasze emocje i nasze rozumowanie to, co nam mówi, mówią nam różne rzeczy, ale to, co jest w naszym sercu. Że Filipian 1:5, Pan Bóg mówi nam przez Słowo Boże, Jego Słowo jest lampą na nasze stopy, prawda? I my możemy po prostu słuchać Jego Słowa i możemy ufać i możemy wprowadzać w życie. Czyli weźmy udział, sami najpierw przyjmiemy do swojego życia. Czyli niezależnie od tego, co Ci mówi medycyna, co Ci mówią lekarze, co Ci mówi jakiś znajomy, rodzina, najbliżsi, niezależnie od tego, mamy po prostu, niezależnie od tego, co konto w banku mówi, mamy ufać Panu Bogu. A Pan Bóg mówi, weź udział we mnie, weź udział w dobrej nowinie. A dobra nowina pochodzi, że wszystko będzie dobrze, że Bóg nas nie zostawi, nie opuści, że Jego ręka jest nad nami, że On jest światłem, które świeci w ciemności, że przez modlitwę zaczynamy prosić, oczekiwać i On zmienia nawet najtrudniejsze sytuacje, nawet jakieś w ogóle okropne rzeczy, które się mogły wydarzyć, to czy tam. On zmienia, Bóg jest Bogiem zmiany. Także zwiększmy nasze oczekiwanie i po prostu zacznijmy ufać. Filipian 1:5. Żebyśmy wzięli udział w szerzeniu dobrej nowiny, żebyśmy wzięli tą odpowiedzialność naszą, najpierw przyjąć do nas, a potem przez nas się będzie przelewać, tak? Też, czyli w jakiejkolwiek dziedzinie. Dzisiaj spotkałam taką fajną dziewczynę, mówi, że ja bym chciała, żebym mogła mieć wpływ na swoje miasto, żeby coś się działo w moim mieście, żeby jakieś rzeczy się działo, żeby ludzie się ze sobą spotykali, żeby Polacy mogli ze sobą współpracować i mieć jakieś takie miejsce wpływu. I przeważnie nasze chcenie to jest to, że mamy pragnienie do tego, że widzimy, że może być lepiej, widzimy, że może być po prostu dobra nowina szerzona w naszym mieście, w naszym otoczeniu. Niektórzy z nas się udzielają w różnych rzeczach i super, super, bo szerzymy dobrą nowinę, naprawiamy rodziny, budujemy sytuację, dajemy nadzieję, okej? I możemy do każdej sytuacji mieć wsparcie takiej, powiedzieć ha, 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 do każdej trudnej sytuacji. Nie martw się, co ci 58 lekarzy mówi, nie martw się, co ci mówi konto w banku, nie martw się niczym, ale ufaj, ufaj, nie martw się o jakieś tam relacje, bo wszystko jest w stanie być do naprawienia, jeżeli ty złapiesz się i weźmiesz udział w dobrej nowinie. W dobrej nowinie. Także przeczytaj sobie Filipian 1:5 z różnych tłumaczeń, żeby to słowo mogło po prostu być częścią nas, każdego z nas, żebyśmy byli w tej społeczności Ewangelii, w społeczności dobrej nowiny, bo Ewangelia to jest dobra nowina. Czy zaczynam rozmyślać o złej nowinie, co się przydarzyło, czy co może przydarzyć? Czy zaczynam pokonywać przeszkody? Mówię nie, Bóg mnie stworzył i ja dam radę i tu osiągnę zwycięstwo w tej dziedzinie. Także życzę Ci wspaniałego tygodnia, żebyś brał udział w tym, co dobre i szerzył dobrą wiadomość, dobrą nowinę, dobre słowa, dobre myśli o każdym. Tak jak Filipian 4:8 mówi, myślmy tylko o tym, co dobre, co szlachetne, co piękne, co godne pochwały. Jeżeli tego nie możesz zrobić, to powiedz: Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Głośno zamknij się w swojej komnacie. Powiedz: Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Bądź moim królem, panem, oddaję Ci życie moje. I Ty dawaj mi dobrą nowinę, bo ja oczekuję, okej? Spróbuj, bo działa. To działa. A teraz po angielsku. Teraz I want to say in English those words. Philippians 1:5 says that we are there to be partakers of good news now and forever. So let us be partakers of good news in every situation. Let us accept the goodness of God. God brings good news, gospel, and let us take part and be in that kind of society, in that unity of the good news. Whatever the doctors, medicine, bank, relationship, purposes, plan says, you can expect that goodness is coming and you can keep knocking, you can persevere and the goodness will come. So trust in Philippians 1:5 and say, Lord, be my good shepherd, and I shall not lack in anything. And he will bring that to pass to you and through you. So, if you don't have that, if you cannot have that relationship, just say, Jesus, come to my heart, be my King and Savior, and let me to be partaker of good news for me and through me, for my family, my city, my nation. God bless. Have a great week. Bye.